No. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Viper, a w dzisiejszym odcinku testujemy petardki, które narobiły dużego zamieszania ostatnio na rynku. Wszyscy sobie o nich mówią, ciekawi są tego. To Wam nagram, pokażę. Są to petardki Mephisto od Jorga. Jest to całkowita nowość. Jeszcze tych petardek wcześniej nie widziałem, nie strzelałem. Klasa podobno F3. Dziwne. Petardki mają 0,5 grama prochu. Tak wyglądają. Takie małe prytki. Ciężko jest coś o nich więcej powiedzieć. Mają CE. Bardzo lekkie. Wykonane całkiem spoko. Także ogólnie to fajnie wygląda. Ich koszt około 15 czy 12 zł. Także nie są jakieś mega drogie. My sobie przetestujemy i będziemy wiedzieć, czy warto takie coś sobie zakupić, czy jednak Jorg wypuścił szmelc na rynek. Także zapraszam do oglądania. Odpalamy sobie petardkę Mephisto numer 1. Wow! Małe, a naprawdę głośno strzela i lekkie to blisko leci. Nie wiem, czego to jest zasługa. Odpalę sobie jeszcze jedno. Jeszcze jedno Mephisto. Powiem Wam, że jak na 0,5 gram prochu i na taką małą petardkę dają radę. Wrzucimy sobie kolejnego Mephista w trawę, zobaczymy, czy zrobi jakiś krater. Moc zniszczenia raczej średnia, kraterek taki raczej malutki. Powiem Wam, że to takie małe gówno całkiem dosyć wysoko podbija. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy Mephisto wybucha w wodzie. Wybucha w wodzie, bo są tak lekkie, że nie może iść nawet na dno. Dobra, kolejna ląduje w oponce. O, siły nie miało jej podbić w żaden sposób. I taki kawałek korpusiku nam wyleciał. Czyli... Yeah. Mephisto kontra taki dezodorancik. Wow. Naprawdę mocno wgniotło go. Jakieś ptaki lecą. Z pozostałych Mephistów ułożyłem mały karabinek. Może będzie fajny efekt, zobaczymy. Efekt naprawdę ciekawy. I nie widzę żadnego niewypału. Dobra. Czas na krótkie podsumowanko. Petardy Mephisto spoko jak do zabawy, ale 20 sztuk w cenie takiej jak FP3. Myślę, że coś tu jest przekombinowane, nie są one tak mocne, naprawdę są dosyć głośne na swój rozmiar i na zawartość prochu. Dosyć spora moc zniszczenia do zabawy, ok, ale cena jest troszeczkę jednak za duża. Dlatego moja ocena dla nich to będzie 6 na 10. Ja Wam dziękuję za obejrzenie, oczywiście stawcie łapkę w górę, dołączcie do mojej grupy na Facebooku, zasubskrybujcie kanał, wdusicie z dzwoneczek. Z mojej strony to było na tyle.